Dzień dobry, Mariusz Salawa. Jesteśmy na poletkach doświadczalnych w okolicach Głogowa. Drodzy Państwo, po kilkudniowych przymrozkach na rzepakach, zwłaszcza tych nieco wcześniejszych, widać, że łodygi są poprzechylane. Czekamy na skutki tych przymrozków. Proszę zwrócić uwagę, jak one się nieco pokręciły, pochylały. Co w tej sytuacji? Bo nie wiemy tak naprawdę, jak te rzepaki zareagują w późniejszym okresie, czy te kwiatostany przemarzły, czy nie, bo to jeszcze jesteśmy świeżo po przymrozkach. Co możemy zrobić? Postymulować te rośliny, czy to aminokwasami. Mamy tutaj terastor lub naturalny plon. Jesteśmy na poletkach doświadczalnych pod Świebodzinem. Drodzy Państwo, i tutaj znowu mamy sytuację poprzymrozkową. Proszę spojrzeć na rzepaki. One są tutaj mocno powyginane. Teraz mamy południe i one troszkę się podnoszą pod wpływem wzrastającej temperatury. Natomiast przymrozki zrobiły tu złą robotę. Tutaj również zaleceniem będzie zastosowanie od 1,5 do 2 litra terasor foliar lub około 150 gram na hektar naturalnego plonu. Jeden preparat, czyli terasor foliar, zawiera w sobie 18 aminokwasów, które nie tylko pomogą szybciej zregenerować się rośliną, oszczędzą tą energię na regenerację. Natomiast kolejny naturalny plon zawiera w sobie aminokwasy z alg morskich, ale również kwasy humusowe, które to powodują szybszą regenerację roślin po tego typu stresach, jakim są przymrozki.